Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam sprawdzony przepis na przepyszną nalewkę z pigwy. Pigwa jest świetnym surowcem zarówno na nalewki, jak i wina, czy też na konfiturę, ale warto odróżnić pigwę od pigwowca. Pigwa są to takie duże owoce przypominające jabłka, natomiast pigwowiec japoński ma owoce dużo mniejsze, ale są one bardziej aromatyczne. Pigwowcem zajmiemy się następnym razem, ale dzisiaj pigwa. Będę robił nalewkę z 5 kg owoców. Na początek mam tutaj 2,5 kg. Jeszcze drugie tyle będę mieć za kilka dni. I teraz jak się do tego zabrać? Na początek owoce warto umyć. I kolejnym krokiem będzie usunięcie gniazd nasiennych. Ja taki owoc przekrawam. I wycinam cały ten środek. I zostają nam takie cztery czyste ćwiartki. Kiedy owoce mamy już oczyszczone z gniazd nasiennych, musimy je rozdrobnić. Można je zetrzeć ręcznie lub użyć szatkownicy. Ewentualnie można je pokroić po prostu na drobne kawałki. Kolejnym krokiem jest wsypanie ich do słojów, czy tam jednego większego. I teraz będziemy zalewać owoce alkoholem. Używamy tutaj alkoholu 70%. Jest to spirytus nalewkowy lub możemy po prostu czysty spirytus rozcieńczyć do 70% i takim najlepiej zalewać owoce. Ja robię to w ten sposób, że trochę zalewam i sypię kolejną warstwę owoców, no i znowu zalewam. Owoców nie ugniatamy za bardzo w tych słojach. Potrzebujemy tyle alkoholu, żeby przykryć te owoce całkiem płynem. Żeby one za bardzo nie wystawały ponad powierzchnię. W sumie wyszedł jeszcze jeden taki niepełny słój, ale niestety podczas pracy mi się potłukł, więc już odrzuciłem go, żeby z tymi szkłami nie przerabiać dalej tych owoców. Zakręcamy słoje i odstawiamy w ciepłe miejsce do maceracji. Minęło kilka dni, owoce się macerują i udało mi się zdobyć drugie 2,5 kg i mam tutaj jeszcze większy słój, także tak samo wytnę gniazdo nasienne, rozdrobnię i w słoju zaleję alkoholem. I będzie nalewka łącznie w tym roku z 5 kg. Tutaj ta pigwa jest trochę inna odmiana, taka bardziej okrągła, lekko żebrowana przy szypułce. Różne mamy odmiany, także w zależności od odmiany różnie mogą owoce wyglądać. Natomiast po smaku od razu rozróżnimy pigwę i pigwowiec. Owoce po rozdrobnieniu ciemnieją, ale jak zalejemy je alkoholem, to z czasem one znowu się rozjaśnią. I gotowe. Mamy już trzy słoje i odstawiamy je tak, żeby ta maceracja w alkoholu trwała no przynajmniej miesiąc. A dobrze nawet potrzymać trochę dłużej, około 2 miesięcy. I zobaczcie ten środkowy słój, trochę ciemniejszy, ale on też się rozjaśni tak jak te zrobione kilka dni temu. Tutaj do niego trochę luźniej pakowałem te owoce, także sumarycznie powinna wyjść nalewka około 30%. I po około 2 miesiącach zlewamy nalew od owoców. W tym dużym słoju mam kranik, także tutaj trochę będzie łatwiej. I zlewam do butelki. Jasny pigwowy kolor.
I na tym etapie zlaliśmy około 2 litry tego nalewu. I to na razie odstawiamy. Natomiast owoce mają w sobie jeszcze dużo soku, dużo smaku. I teraz będziemy przesypywać owoce cukrem. Wsypujemy warstwę owoców i warstwę cukru. Mieszamy słojem. I kolejna warstwa. I wszystkie owoce mam już przesypane cukrem w dwóch słojach. I do każdego słoja dałem po około 300 g cukru. Czyli na te 5 kg owoców ja dałem 600 g cukru. I teraz przez kilka dni, około tydzień powiedzmy, cukier będzie się rozpuszczał i będzie wyciągał płyn z owoców. Warto codziennie lub co dwa dni wstrząsnąć takim słojem, żeby tam równomiernie ten cukier się rozpuszczał i wyciągał nam płyn z owoców. I minęło kilka dni, codziennie mieszałem, cukier rozpuścił się i dotąd mamy płyn, więc go dzisiaj zlejemy. Zlewam kranikiem. I tutaj są nasze owoce. Ja jeszcze je wycisnę na prasie do owoców, którą mam. Natomiast jeśli nie macie prasy, to jest jeszcze taka opcja, żeby te owoce zalać jeszcze słabszym alkoholem, powiedzmy 30-40%, i on nam jeszcze wyciągnie resztkę smaku, która w nich została. I możemy ją później połączyć z resztą. I tutaj mam jeszcze owoce wyciśnięte. Postanowiłem, że mimo wszystko jeszcze raz je zaleję alkoholem 40% i będę mieć taką dodatkową nalewkę, bo jeszcze coś myślę z tego wyciągnę. I połączyłem już tą część wyciśniętą z tym cukrem i z tym pierwszym nalewem. Wyszło łącznie nam tego 4 litry. I teraz odstawiamy ją jeszcze na jakiś czas, żeby się wyklarowała i układał się jej smak. Minęły 2 lata. Nasza nalewka jest pięknie już klarowna. Na dnie zebrał się osad i ja zlałem znad tego osadu. Natomiast dzisiaj, po 2 latach, już jest czas najwyższy, żeby rozlać ją do buteleczek. Mam tutaj buteleczki takie 200 ml. Zaraz je umyję i do nich rozlewam nalewkę. I przy pomocy kranika wygodnie będzie można zabutelkować. I gotowe. Zabutelkowana nalewka. Założyłem zakrętki. I teraz jeszcze nakleję sobie etykiety, żeby było wiadomo, co jest w tych buteleczkach. I teraz jeszcze sprawdzimy, jak smakuje. Wygląda tak. Jest pięknie wyklarowana. Zapach bardzo piwowy. Przyjemny. Bardzo dobra nalewka, bardzo smaczna. Już smak ułożony po tych 2 latach. Aromatyczna, słodko-kwaśna. Niech sobie poleży teraz jeszcze jakiś czas i za parę lat będzie jeszcze lepsza. I teraz tą nalewkę wyniosę do piwnicy, zapomnę o niej na tam parę lat i może za 5 lat będę wyciągał przepyszną nalewkę pigułową. Zachęcam do spróbowania i zachęcam też do oglądania pozostałych filmów z przepisami na ciekawe wina i nalewki. Pozdrawiam!